pierwszej rozmowie piątkowej Słowo za Słowo. Burmistrz Radłowa Zbigniew Mączka. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No to pierwsze pytanie. Wiem, że będzie dodatkowy nabór chętnych do dofinansowania wymiany na kotły węglowe, na pelet lub inne paliwa stałe. To jest fragment komunikatu z Urzędu Miasta ze strony internetowej. A moje pytanie brzmi, skąd ten dodatkowy nabór? Czyżby chętnych brakowało? Tak, chętnych brakuje, bo co się okazuje, my złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na wymianę pieców węglowych na gazowe i na paliwo stałe, czyli pelet plus tak zwany ten groszek ekologiczny. I co się okazuje, że jak przedtem były bardzo dużo chętnych na wymianę właśnie na te paliwa stałe, także w tej chwili zamknęliśmy listę na wymianę pieców z węgla, tak zwanych tych kopciuchów na gaz, a nie ma chętnych na z paliwa stałe, czyli na pelet. Z tego wynika, że już taka jest świadomość, że za chwilę drzewo, które będziemy spalać, podpalać, nawet musi mieć 2 lata jakąś odpowiednią wilgotność. I co? I ekonomia. Ekonomia pokazuje, że po prostu węgiel, czyli ten lepszy, kosztuje ponad 1000 zł za tonę. Gaz, jakaś stabilizacja cen gazu jest. Dzisiaj budujemy budynki nie tyle pasywne, co dobrze wyizolowane z termomodernizacją. W związku z tym koszty ogrzewania się dużo zmniejszają i ta wygoda, po prostu nie chce się brudzić, a jeżeli koszty... Schodzić, dokładać, oczywiście, podkładać, ale jeżeli koszty ogrzewania gazowego są porównywalne do peletu, czy porównywalne do ekogroszka, to wydaje mi się, że rozsądnym jest po prostu na te nowoczesne przejść. Ale panie gazowe, a nie możemy zamienić, bo pytanie do Urzędu Marszałkowskiego. No właśnie, czy były, można zamienić? Czy nie można? O to chodzi, to jest najgorsze, bo tam były dwa ogólne zadania. No trudno, ja jeszcze właśnie w tym tygodniu poprosiłem na stronę internetową, żeby wyświetlić dodatkowe, żeby dodatkowo jeszcze ludzie się mogli zapisać, kto jest może chętny, kto jeszcze nie wiedział, ale zobaczymy, jakie dziądze. W każdym razie na kotły gazowe moglibyśmy wszystkie te brakujące miejsca zapełnić bez niczego. Zakładając, że nie znajdą się chętni, trzeba będzie oddać pieniądze? Ale to jest równoznaczne z tym, że nie wykorzystujemy pieniądze i zwracamy, i to nie ma problemu. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać i więcej w wiadomościach RDN. Panie burmistrzu, trwają prace przy odnowie parku w Radłowie, a ja jestem ciekawa, czy tylko w tej części, która nie należy do likwidowanej szkoły, która, jak wiemy, ma być sprzedana, bo jest likwidowana. Tak, ona już została zlikwidowana i pewnie cała procedura przetargowa trwa, ale tam jeszcze są pewne nieścisłości odnośnie działek. No ale to już jest temat grubszy i nie chcemy go rozwijać. Przyjdzie czas, że pewnie to wszystko się wyjaśni. A jest sytuacja taka, że robimy oczywiście w tej części parku, której pozyskaliśmy za darmo od starostwa powiatowego i tam robimy pracę za około 1 000 000 zł. Prace trwają, pewne trudności ma wykonawca. A co się dzieje? Jakie trudności? Trudności ma z podwykonawcami. Podwykonawcy dzisiaj żądają gotówki. Tam mamy do zamontowania jeszcze cały monitoring. 43 lampy, a lęki. Znaczy pracują, mam nadzieję, że teraz jeszcze była sytuacja taka, że te ulewne deszcze, które nastąpiły, a tam są prace typowo w takim stawach, oczyszczanie tych stawów, okazało się też, że te prace wymagają jakichś dodatkowych jeszcze prac w związku z tym, że chcieliśmy te stawy pogłębić maksymalnie, więc czasami są miejsca, w których kopiemy 0,5 metra, czasami nawet do 2 metrów. A kiedy finał? Kiedy całość się skończy? Finał do końca sierpnia. Zdążycie? Myślę, że przedłużenie... Wykonawca złożył taką prośbę o przedłużenie o 2 tygodnie, robimy papiery i to z tego tytułu deszcze były i on nie mógł wejść na teren prac. W związku z tym te 2 tygodnie jeszcze dostanie czasu i mam nadzieję, że jeżeli podwykonawcy dziś mogą być płaceni bezpośrednio przez nas, przez zamawiającego, także mam nadzieję, że podpiszemy stosowne umowy, będziemy rozmawiać z podwykonawcami. Tam jest już niedużo do roboty. A te pierwsze zdjęcia z efektów rewitalizacji można już zobaczyć na stronie internetowej.
wchodzę co drugi dzień, patrzę, oglądamy i naprawdę będzie to fajne takie miejsce do odpoczynku. Tam jest jeszcze dużo miejsca do zagospodarowania, nawet w przyszłości można by było robić Dni Radłowa, bo mamy piękne, tam było boisko obok, także duże miejsce jest. A poza tym to, co mówią, ta Alejka Grabowa słynna, 300-letnia, której kiedyś tam na zajęciach WF-u biegi robili na 100 metrów, na 60 metrów. Dzisiaj ona jest odnowiona, mam nadzieję, że będzie służyła do odpoczynku spacerowiczom. Panie burmistrzu, trwają prace przy budowie Miejskiego Centrum Kultury. Ja jestem ciekawa, kiedy koniec? Wie pani co, idzie wszystko zgodnie z harmonogramem. Już montujemy całą stolarkę. Najgorzej było stolarką, która zewnętrzną, tam będą kolorowe szyby. To wszystko musi być z odpowiednimi wskaźnikami termoizolacji i 23 bodajże już przychodzą. Także będzie montowanie środek, praktycznie już takie rzeczy na wykończeniu. Płytki są zrobione. A finał? Do 30 października kręgielnia już jest podpisana umowa, w którym te wszystkie, jakby powiedzieć, wewnętrzne rzeczy będą robić, z barek do zagospodarowania, sofy, miejsce do odpoczynku, kino za rogiem, praktycznie tylko trzeba wstawić elementy te techniczne, a tak to wszystko już jest zrobione. Coś z komunikatu policji. W Wałbrudzie na placu przy Domu Kultury gromadzą się osoby spożywające alkohol. Drugie miejsce to ośrodek wypoczynkowy Katamaran i ulica Polna w Radłowie. Działania policji, tu cytat, będą miały na celu ograniczenie wykroczeń porządkowych przez osoby przebywające właśnie w tych miejscach. Panie burmistrzu, problemy mocno dolegliwe? Znaczy wie pani, to są problemy dolegliwe i tak samo jest miejsce, w którym gromadzą się, to jest budynek liceum z tyłu, w którym młodzież się gromadzi i tam spożywa alkohol. Pewnie też inne środki. Cały czas to monitorujemy w jakiś sposób. Tam jest zresztą też monitoring zrobiony. Cały czas rozmawiamy z komendą w Żamnie. Mamy bardzo dobry kontakt, ale to są miejsca takie newralgiczne, w którym mieszkańcy się skarżą, że czasami jest za głośno. Mamy Wałrudę. Tam jest typowe, ja już mówiłem, to kultowe miejsce. Kiedyś tam był mały sklepik. Prosiliśmy panią, która prowadziła, żeby rozszerzyła działalność. Udostępniliśmy pomieszczenia z ubikacją, z następnymi pomieszczeniami, bo młodzież, jeżeli się tam spotykała i nawet piła piwo, to proszę zobaczyć te rzeczy fizjologiczne, gdzie ona nie miała gdzie załatwiać. Chcieliśmy to rozwiązać problem i poprzedni pani sołtys i ten pan sołtys, który jest, próbują to w sposób jakiś cywilizowany załatwić, rozmawiać z młodzieżą. Ale nie jest to proste. Nie jest to proste. A młodzież musi się gdzieś spotykać, bo oni mają swoje miejsca. Jeżeli się spotykają, to nie możemy wrócić do czasów takich, że na przystankach będziemy się ukrywać i pić piwo, bo młodzież ma swoje prawa. Tylko, że po prostu trzeba im dać miejsca takie, w którym mogą się spotkać. I oni mają takie miejsca. Ale czasami jest tak, że młodzież, tak jak powiedziałem, ma swoje prawa. No i na koniec jeszcze zmiana tematu, panie burmistrzu. Piąta edycja Grupa Azoty Triathlon Radłów startuje w sobotę, jutro. Wiem, że będą czasowe zamknięcia dróg, no i będą utrudnienia. Jakie i kiedy? Będą utrudnienia w sobotę i w niedzielę. W sobotę już będą utrudnienia, zamykamy trasy na pewno od 10:00, w zależności od kiedy się skończą zawody. Czasami my to zamykamy, tak mówimy w komunikacie, że jest do 15:00, ale jak się uda, nas zawodnicy zjadą szybciej, to godzinę 13. Mamy rekordową ilość uczestników, bo zaczynaliśmy pierwszą edycję, to było tych uczestników około 142 sztafety. Dzisiaj mamy około 50 sztafet i około 600 uczestników. Jaka jest ranga rekordowa tych zawodów, panie ranga burmistrzu? To uczestniczymy w takim projekcie Triada. Triathlon, tu jest Rzeszów, jest Radów pośrodku i jest Kraków. Uczestnik, zwycięzca dostaje skodę w nagrodę, pierwsze miejsce, także prestiż tego wzrasta, dlatego może tyle uczestników, ale to, co wszyscy podkreślają, bo przecież mamy uczestników i z Ukrainy, i z Gdańska, i z Sopotu, i ze Szczecina, z całej Polski, z Gorzowa Wielkopolskiego, cały Śląsk przyjeżdża do nas, Kraków, i to, co podkreślają, czysta, wspaniała, krystaliczna woda, bardzo dobrze przygotowane trasy rowerowe, biją tu rekordy życiowe. No właśnie. I to jest najważniejsze. Przypomnijmy jeszcze dystanse, panie burmistrzu, tych poszczególnych zawodów. No sprint to mamy w sobotę i też sztafety, to jest 750 metrów pływania, 10,5 kilometra rowerem i 5 kilometrów biegu, a już ten dystans mocniejszy w niedzielę to jest kilometr pływania,
później mamy 40 km roweru i 10,5 km biegu. Także to są mordercze dystanse, ale proszę wierzyć, sztafeta też z Radłowa startuje, bardzo się cieszę. OSP Radów wystartuje. Ma swoją reprezentację. Ma swoją reprezentację. Po raz pierwszy w tamtym roku startowali. Było im bardzo ciężko, ale ja się cieszyłem i oni się cieszą, że też, że skończyli i w tym roku na pewno są jeszcze bardziej przygotowani. Także ja tylko żałuję, że nie dobraliśmy sztafety, bo też bym z przyjemnością na pewno w biegach by startował. Ma być gorąco. Nad Zalewem może być sporo letników. Ich obecność nie będzie przeszkadzała w tych zawodach? Ja myślę, wie pani, to jest taka uroczystość, że przyjeżdżają wszystkie rodziny startujące. Jeżeli mamy 600 policzyć razy 4, to już jest 2,5 tysiąca. Poza tym ludzie, którzy przyjeżdżają, mają dojazd do ośrodka, tam katamaran, do tej tak zwanej Rywiery Radłowskiej i wszyscy to oglądają. Wie pani, to jest niesamowity widok, jeżeli nagle 500 uczestników wrzuca się do wody, pływa jeden prawie po drugim, trzeba bardzo uważać i później wychodzą z wody ledwo zmęczeni, żony, dzieci kibicują, obściskują, fetują. Cieszą się, że po prostu wychodzą. Jedni wychodzą po 11, 12, 17, drugi prawie po 35 Czyli minutach. Czyli im więcej gości, ale lepiej. Wie pani, co ja z takich... Do kibicowania... To namawiamy. Tak, oczywiście, namawiamy, proszę zobaczyć, to jest niesamowite przeżycie. Człowiek się tak czuje, aby uczestniczył w tym biegu. Tak dopinguje, tak żyje tym, że ile dzieci jest, młodzieży, cały Radów wychodzi na ulicę, bo przecież od skrętu na Rutkę do Radłowa jest trasa rowerowa, którą kną rowerzyści i cała ulica jest zapełniona ludźmi nad wodą, na ulicach, na trasie biegowej. Mamy też takie specjalne chmury wodne, które po prostu będziemy pomagać tym najbardziej spragnionym punkty z wodą do picia. Także mam nadzieję, że to jest impreza naprawdę taka największa tej rangi, a czeka nas druga, największa, 31 sierpnia. Już zapraszam na Wały w Biskupicach Radłowskiej. Tam będzie rekonstrukcja Bitwy Radłowskiej, taką jaką robiliśmy 5 lat temu. Było ponad 10 tysięcy ludzi i mam nadzieję, że teraz też dopiszą. Ale o tym jeszcze powiemy. No właśnie, mam dla Państwa dobrą informację. Mianowicie jutro od godziny 10 do 13. Wóz transmisyjny RDN właśnie podczas triatlonu w Radłowie będzie gościł. Będą bardzo ciekawe rozmowy, będą bardzo ciekawe relacje. Będą, no, wszystkie te informacje, które przekazać trzeba podczas tak emocjonujących zawodów triatlonowych. Będziemy z Wami. Słuchajcie nas. Panie burmistrzu, tak, pan też będzie. Ja też będę oczywiście od rana, od jutra. Także zapraszam wszystkich. Wszyscy kibicujmy naprawdę. To są tytani sportu, to są herosi naszego XXI wieku. Warto Burmistrz pokibicować. Radłowa Zbigniew Mączka w piątkowy poranek. Bardzo dziękuję. Dziękuję, życzę miłego weekendu wszystkim.